Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, podeszli do Jezusa i rzekli: Nauczycielu, pragniemy, żebyś nam uczynił to, o co cię poprosimy. On ich zapytał: Co chcecie, żebym wam uczynił? Rzekli mu: Daj nam, żebyśmy w twojej chwale siedzieli jeden po prawej, a drugi po lewej twej stronie. Jezus im odparł: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym ja mam być ochrzczony? Odpowiedzieli mu: Możemy. Lecz Jezus rzekł do nich: Kielich, który ja mam pić, wprawdzie pić będziecie, i chrzest, który ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane. Gdy usłyszało to 10 pozostałych, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana, a Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami, lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, powróćmy na chwilę do słów proroka Izajasza, które usłyszeliśmy w pierwszym czytaniu. Spodobało się Panu zmiażdżyć go cierpieniem. On wyda swe życie na ofiary za grzechy. Zacny mój sługa usprawiedliwi wielu, ich nieprawości on sam dźwigać będzie. Kiedy słyszymy te słowa, mamy przed oczyma Chrystusa, Bożego Syna, Zbawiciela świata, który dźwiga krzyż. Mamy przed oczyma Chrystusa, który przez swoją mękę i śmierć odkupił świat i pojednał każdego z nas z Bogiem Ojcem. Mamy przed oczyma Chrystusa, który przez swoje zmartwychwstanie ostatecznie zwyciężył szatana, grzech i śmierć. Tę prawdę wyznajemy, ale jednocześnie tę wielką tajemnicę naszej wiary przeżywamy za każdym razem, kiedy uczestniczymy, tak jak teraz, w Eucharystii. Ale dzisiaj, w Światowym Dniu Misyjnym, przeżywając i celebrując tę tajemnicę, czujmy się szczególnie zaproszeni, aby być myślami i sercem z tymi naszymi braćmi i siostrami, którzy gdzieś na krańcach świata, w innych kontekstach geograficznych, kulturowych, językowych, tak jak my, spotkają się dzisiaj w swoich wspólnotach, aby wyznawać swoją wiarę w Chrystusa Zmartwychwstałego. Ten Światowy Dzień Misyjny to także dla nas wielkie wołanie i zaproszenie, abyśmy w duchu chrześcijańskiej odpowiedzialności pomyśleli o tych, którzy jeszcze Chrystusa Zmartwychwstałego nie spotkali w swoim życiu i jeszcze za nim nie kroczą. Zachęca nas do tego także Ojciec Święty Franciszek. W orędziu na dzisiejszy dzień pisze między innymi takie słowa: Miłości nie można stawiać granic, jak śmierć potężna jest miłość. Środowiska ludzkie, kulturowe i religijne, wciąż jeszcze nie znające Ewangelii Jezusa i sakramentalnej obecności Kościoła, stanowią najbardziej odległe krańce ziemi, do których od czasu Paschy Jezusa posłani są Jego uczniowie i misjonarze, z pewnością, że zawsze jest z nimi ich Pan. Cytując te papieskie słowa, wracam myślami do mojej lipcowej wizyty w Mongolii.
Trudno to sobie wyobrazić, ale w tym azjatyckim kraju jeszcze 26 lat temu nie było ani jednego katolika. Na wyraźne życzenie Ojca Świętego Jana Pawła II do Mongolii przyjechali pierwsi misjonarze z Filipin, pierwsza trójka. Nie znając języka, nie znając nikogo, nie mając żadnych kontaktów, po prostu tak zwyczajnie zaczęli tam być, modlić się, nawiązywać relacje. I dzięki Bożemu miłosierdziu, Bożej łasce, ale też dzięki misyjnemu wysiłkowi Kościoła, dzisiaj w tym azjatyckim kraju jest 1300 katolików, 8 parafii, dwie kolejne do utworzenia. 2 lata temu został wyświęcony na kapłana pierwszy rodowity kapłan i każdego roku mniej więcej około 45-50 osób, najczęściej dorosłych, przyjmuje chrzest, jest włączonych w Kościół katolicki, do Kościoła katolickiego. Kiedy rozmawiałem z misjonarzami, kiedy rozmawiałem z prefektem apostolskim tego kościoła, mówili jednoznacznie. To dzięki modlitwie wielu anonimowych katolików na całym świecie myśmy odnaleźli wiarę i spotkaliśmy Chrystusa przede wszystkim w Eucharystii. Kiedy rozmawiałem z jedną z kobiet, starsza pani zapytana przeze mnie, dlaczego przyłączyła się do Kościoła, do wspólnoty Kościoła katolickiego, tak całkiem spontanicznie pokazała na krzyż i mówi tak, bo z Nim jest mi tak dobrze. To takie piękne, ale jednocześnie jakże głębokie i jakże ważne wyznanie wiary, bo z Nim jest mi tak dobrze. Dzisiejszy dzień, dzisiejszą niedzielę misyjną przeżywamy pod hasłem pełni ducha i posłani. To hasło nawiązuje do hasła tegorocznego roku duszpasterskiego, ale jednocześnie to hasło przypomina każdemu z nas, że to właśnie On, Duch Święty, pierwszy sprawca misji, każdego z nas przez sakrament chrztu i bierzmowania włączył do Kościoła, wyposażył, przygotował i każdego z nas bez wyjątku posłał i wciąż posyła, abyśmy w naszym środowisku byli świadkami wiary, świadkami zmartwychwstałego, ale jednocześnie, abyśmy na miarę naszych sił i możliwości przyczyniali się do tego, aby także inni w innych zakątkach świata Chrystusa zmartwychwstałego mogli spotkać i Jemu swoje życie zawierzyć. Ta dzisiejsza niedziela i te kolejne dni tak zwanego tygodnia misyjnego to szczególny czas naszej modlitwy i naszej mobilizacji, aby dzieło misyjne Kościoła mogło się rozwijać. Ale drodzy bracia i siostry, nie możemy ograniczyć się tylko do tych kilku dni. Pięknie mówił o tym ksiądz Kazimierz Lubowicki, kiedy w jednym ze swoich wierszy pisał: Twojego dzieła Chryste nie można wspierać czasami, gdzieniegdzie od święta. Twoje dzieło godne jest tego, aby poświęcić mu swoje życie, całe swoje życie. Dzisiaj, kiedy myślimy o dziele misyjnym Kościoła, o misyjnej działalności, o misjonarzach, o tych, którzy zmartwychwstałego jeszcze nie spotkali, jeszcze o nim nie słyszeli, zastanawiamy się wspólnie, co każdy z nas może i co każdy z nas jeszcze powinien dać dziełu misyjnemu, aby Chrystus był znany w każdym kontekście i w każdym środowisku. Moja modlitwa, moje umartwienie, mój dar materialny, moje włączenie się w te misyjne inicjatywy, które realizowane są w mojej wspólnocie parafialnej, w moim środowisku, dla każdego z nas jest w tym dziele miejsce. Ale czy my czujemy potrzebę, aby się w to dzieło włączyć, zaangażować? Słyszeliśmy dzisiaj w drugim czytaniu słowa: mając więc arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary i przybliżmy się z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę dla uzyskania pomocy w stosownej chwili. Niejako
echo tych słów słyszymy także u papieża Franciszka, który w adhortacji Ewangelii Gaudium przypomina. Pierwszą motywacją do ewangelizacji jest miłość Jezusa, jaką przyjęliśmy, doświadczenie bycia zbawionym przez Niego, skłaniające nas, by Go jeszcze bardziej pokochać. Lecz cóż to za miłość, która nie odczuwa potrzeby mówienia o ukochanej istocie, ukazywania jej, starania się, by inni ją poznali. Jeśli nie odczuwamy głębokiego pragnienia, by ją przekazywać, musimy zatrzymać się na modlitwie, by nas ponownie zafascynowała. Jakże słodko jest stać przed ukrzyżowanym lub na kolanach przed Najświętszym Sakramentem i być po prostu przed Jego oczyma. Jakże dobrze jest zezwolić, by On powrócił i dotknął naszej egzystencji i posłał nas, byśmy głosili Jego nowe życie. Tak więc to, co ma miejsce, ostatecznie jest tym, cośmy ujrzeli i usłyszeli, oznajmiamy także Wam. Najlepszą motywacją, by zdecydować się głosić Ewangelię, jest jej kontemplowanie z miłością, zatrzymanie się na jej kartach i czytanie jej sercem. Jeśli przybliżymy się w ten sposób, zadziwia nas jej piękno i ponownie nas fascynuje. W kontekście tych słów warto sobie uświadomić, warto sobie uprzytomnić, uzmysłowić, że tak naprawdę ta nasza misyjna działalność nie może być tylko czystym gestem filantropii, dobroczynności, jakimś okazjonalnym odruchem serca. Ona ma wypływać z naszego osobistego, głęboko przeżywanego spotkania z Chrystusem Zmartwychwstałym. Jeśli autentycznie Jego spotkałem, jeśli autentycznie staram się iść za Nim, to czymś naturalnym jest to, że będę chciał, aby także inni doświadczyli Jego bliskości, Jego miłości i Jego miłosierdzia. Pytanie więc o moje misyjne zaangażowanie w gruncie rzeczy jest pytaniem o moją wiarę, o to, jak głęboka jest moja wiara i jak autentyczna i żywa jest moja relacja z Chrystusem Zmartwychwstałym. Drodzy bracia i siostry, także przed rokiem przeżywaliśmy niedzielę misyjną. Do nieba płynęły nasze modlitwy i kto wie, może choćby ci bracia w Mongolii, o których wspomniałem, może oni dzięki naszej modlitwie Chrystusa spotkali. Płynęły też do tych młodych kościołów nasze dary materialne. Popłynęły one do tak egzotycznych i odległych zakątków świata jak Madagaskar, Burundi, Rwanda, Sri Lanka, Ghana, Laos. To tam my, katolicy Kościoła w Polsce, pomogliśmy katolikom, naszym braciom, którzy na drogach wiary stawiają pierwsze kroki. Ta pomoc pomaga im w tym codziennym funkcjonowaniu, ale jednocześnie w realizacji wielu projektów, które wykraczają poza ich możliwości. To stała formacja katechistów, budowa klasztorów, rozbudowa parafialnych kościołów, zakup sprzętu audiowizualnego dla diecezji, formacja świeckich do małżeństwa i rodziny, produkcja filmów ewangelizacyjnych, krótkometrażowych, budowa domu misyjnego, pomoc dla katolików laotańskich na uchodźstwie, budowa nowej kuchni w Centrum Duszpasterskim, produkcja i nadawanie programów radiowych, czy choćby udział młodych z Kambodży w Azjatyckim Dniu Młodzieży 2017, który odbywał się w Indonezji. Konkretne projekty, ale za tymi konkretnymi projektami, które my pomogliśmy zrealizować, stoją konkretne osoby. Nasi bracia i nasze siostry w wierze, którzy tak jak my idą przez życie za Chrystusem Zmartwychwstałym. Także i w tym roku, bracia i siostry, mamy okazję i czujmy się zaproszeni, aby pomóc naszym braciom z młodych kościołów, z terenów misyjnych, aby im pomóc i duchowo, i materialnie. Zachęca do tego także
ojciec święty Franciszek we wspomnianym już misyjnym orędziu. Papież pisze: modlitwy i pomoc materialna, które są hojnie ofiarowywane i przekazywane za pośrednictwem papieskich dzieł misyjnych, pomagają Stolicy Apostolskiej w zapewnieniu, aby ci, którzy je otrzymują dla zaspokojenia własnych potrzeb, mogli z kolei świadczyć w swoim środowisku. Nikt nie jest tak biedny, by nie mógł dać tego, co ma, ale jednocześnie jeszcze tego, kim jest. Chciałbym powtórzyć zachętę, jaką skierowałem do młodych Chilijczyków. Nigdy nie myśl, że nie masz nic do dania lub że nikogo nie potrzebujesz. Wielu ludzi ciebie potrzebuje. Pomyśl o tym. Niech każdy z was pomyśli w swym sercu: wielu ludzi mnie potrzebuje. Idźmy, bracia i siostry, za tym wskazaniem Ojca Świętego. Wielu ludzi nas potrzebuje. Wielu ludzi potrzebuje naszej modlitwy, umartwienia, naszych darów duchowych, naszego zaangażowania, naszej pracy, naszych darów materialnych, aby na drogach wiary mogli wzrastać, aby oni także mogli ewangelizować i aby dzięki tej naszej współpracy misyjnej ci, którzy Chrystusa Zmartwychwstałego jeszcze nie poznali, mogli Go rzeczywiście w swoim życiu napotkać. Ta niedziela misyjna, którą dzisiaj przeżywamy, ma także jeszcze jedno niezwykle ważne znaczenie. Dokładnie za rok o tej porze będziemy przeżywać z woli Ojca Świętego nadzwyczajny miesiąc misyjny. Ojciec Święty, zapowiadając go, powiedział: ogłaszam w październiku 2019 roku nadzwyczajny miesiąc misyjny, aby bardziej rozbudzić świadomość Missio Ad Gentes i podjąć z nową energią przemianę misyjną życia i duszpasterstwa. Można się na ten miesiąc dobrze przygotować, aby rzeczywiście rozwinęło się umiłowanie misji, będących umiłowaniem Jezusa, ale jednocześnie miłością do Jego ludu. Pomyślmy, co każdy z nas przez ten nadchodzący rok dla dzieła misyjnego może zrobić, co może mu dać, ofiarować, aby faktycznie za rok w październiku ten nadzwyczajny miesiąc misyjny był dla nas wszystkich, dla Kościoła w Polsce, wielkim świętem misji, motywem wielkiej radości, że dzięki naszej obecności, życiu, modlitwie, posłudze tylu ludzi na świecie poznaje Chrystusa i doświadcza Jego miłosierdzia. W ten sposób na każdym z nas spełnią się te słowa, o których słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii. Kto by chciał być między wami wielkim, niech będzie waszym sługą. Bracia i siostry, papież mówi, a ja powtórzę za nim: także ty powinieneś pojmować całe swoje życie jako misję. Spróbuj tego, słuchając Boga na modlitwie i rozpoznając znaki, jakie On ci daje. Zawsze pytaj Ducha Świętego, czego Jezus oczekuje od ciebie w każdej chwili twojego życia i w każdej decyzji, którą musisz podjąć, aby rozeznać miejsce, jakie ta kwestia zajmuje w twojej własnej misji. I pozwól Mu ukształtować w tobie tę osobistą tajemnicę, która odzwierciedla Jezusa Chrystusa we współczesnym świecie. Amen. W jedności z naszymi braćmi i siostrami na całym świecie wyznajmy teraz naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, który z Ojcem.